przede wszystkim tych wszystkich, którzy dzisiaj będą śpiewać razem z nami, czyli śpiewać polędę. Kto śpiewa, bardzo się modli, a to jest taki radosny czas, kiedy wychwalamy tajemnicę narodzenia Pana Jezusa. Modlimy się również w ten sposób. Chwalimy Pana Boga i cieszymy się z tego, że do nas przyszedł. Bardzo serdecznie chciałem przywitać po pierwsze i naszą parafialnię, naszą szkołę, przedszkolę i przedstawicieli naszą szkołę na tym naszym polędowaniu. Chciałem przywitać również naszych zacznych gości, pana burmistrza, pana profesora Maciaszka oraz małżonka, również pani kolegę, pana Michała Łyka, naszego sołtysa, wszystkich zaproszonych gości i dyrekcji szkoły i przedszkola i wszystkich tych, którzy będą dzisiaj razem z nami uczestniczyć w tej radości Jezusowego Narodzenia. Bardzo Wam serdecznie dziękuję po naszym polędowaniu. Będzie również konkurs Szopek, ten ogłaszaliśmy. Dzisiaj będzie również podsumowanie tego naszego konkursu i ocena tych i wielkie nagrody za tych wszystkich, którzy zaangażowali się. Tak bardzo prosiłem o to, żeby ta nasza tradycja Polskiego i krakowska tradycja szopek, żeby nie zamykła, żebyśmy nie tylko zrobili je, no i kolędowali i w naszej parafii, w naszej okolicy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i zapraszam do wspólnego śpiewu i do wspólnej modlitwy. Dziękuję. Nie ma już nigdyż miejsca. Maryja i Józef wszędzie słyszeli to samo. Józef nie poddał się jednak rozpaczy. Przypomniał sobie mijaną po drodze na pola pod Betlejem stajnię. I tam kierował swe kroki. Weszli do stajenki. Była pusta. Pasterze nocowali na polach. Utrudzeni wędrowcy znaleźli schronienie na noc. Podziękowali więc Bogu za ten cichy kąt. Maryja i Józef, pochodzący z królewskiego rodu Dawida, ubogiej stajni, opodal niegościnnego Betlejem. I wtedy, gdy cisza spowiła stajenkę ciemną nocą, z dala od ludzi narodził się Pan. Nieprzyjazny, ciemny świat grzechu i zła wkroczyła uosobiona łaska Boża. Aniołowie śpiewem głosili przyjście wielkiego króla. Króla, którego wielkość objawiła się tym, że zechciał ze swego niebieskiego tronu zniżyć się do poziomu człowieka i stać się małym, bezbronnym dziecięciem, wyciągającym swe delikatne rączki w oczekiwaniu na nasz gest przyjęcia, na życzliwość i miłość, na dobroć i ciepło naszych serc. Aniołowie głosili zdziwionym pasterzem: idźcie, bo oto narodził się wam Zbawiciel. I poszli do Betlejem, znaleźli Boga leżącego w żłobie. Pasterze znaleźli największego dobrego pasterza. Złożyli mu dary najprostsze, najcenniejsze. Zapraszamy do wspólnego kolędowania ze szkołą. Thank you.
Wieczność mieści się w czasie. Sędzia będzie sądzony. Prawda i miłość zgodzi się na krzyżu. Maleńkie rączęta, które obejmowały jego kolana, wierzyły stery wszechświata. Ten, który nie zna granic przestrzeni i czasu, uczy się stąpać po ziemi prowadzony przez matkę. Każdy oddech, każdy uśmiech, każdy płacz, założenie i każde słowo były oddechem, śmiechem i płaczem.
naszych umysłów. Szukamy go gdzieś w abstrakcjach, niebie, gwiazdach, cudach przyrody. A oto Bóg wkroczył w naszą historię jako maleńkie dziecko. Jest zawsze obok nas. Cud świętych narodzin wciąż trwa, a my tak często o tym zapominamy. Być może przypomina nam o tym tylko maleńka szopka. Dziś, stojąc przed żółkiem, mamy możliwość dać świadectwo swojej miłości do nowonarodzonego, maleńkiego Boga złożonego na sianie. Pamiętajmy, Bóg rodzi się w ubóstwie i poniżeniu, biedzie, słabości i płaczu. Pierwsze jego spojrzenie pada na ubogą matkę i Józefa i na prostych pasterzy. Zapraszamy do kolędowania ze szkołą. Thank you.
pokoju, które się odbywać cud Bożego Narodzenia. Nie dawała się Wam obszerna groda, którą zawiśnieje jako schronienie dla owiec. Nad drogą rosły potężne drzewa. Po nich piękły się pluszcze. Bliżej była wielka dolina. Nad nią brzemienie silnych gór, uczulanych blaskiem księżyca. Wewnątrz jaskini Franciszek polecił postawić skromny ołtarz. Nad nim umieszczono prawdziwe żółw wędlęcy. Wnętrze groty przykrojono słomą, sianem i trzciną. Po jednej stronie żłobu stał żywy osioł, po drugiej wół, a obok stado owiec. Kiedy nad śnieżoną koliną zaległy się ciemności, rozpalono ognisko. Święty Franciszek mówił, iż zimne, delikatne i czyste płatki śniegu mają nam uświadomić, że nawet najciemniejsze serca stają się czyste i dobre, kiedy zostaną podarowane okruchy miłości, a ilość spadających płatków uświadamia, jak wiele jest serc, w których może zamieszkać Bóg, jak wiele jest serc czekających na przemianę. Zapraszamy dzieci do szkoły do wykonania kolędy wśród nas. Thank you.
dziś tak trudno odnaleźć drogę radości do Betlejem, bo ścieżki się poplątały i gwiazda zgasła, bo noc ciemna nastała. I nawet królowie się mówią: Ty jeden, Jezu, znasz drogę do naszych serc. Odnajdź je i przygarnij. Natchnij swoją prawdą, swoją miłością. Daj nam zawsze zapamiętać te słowa. Narodziłem się na Bóg, abyś Ty potrafił się wyrzekać samego siebie. Narodziłem się w Bogu, abyś Ty nie uznać za swe bogactwo. Narodziłem się w stajni, abyś Ty nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się bez siły, abyś Ty nigdy się mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś Ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś Ty uwierzył, że mogę rozjaśnić każdą ciemność. Narodziłem się w ludzkiej postaci, abyś Ty mógł stać się dzieckiem Bożym. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś Ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłem się w prostocie, abyś Ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się w Twoim ludzkim życiu, mój Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. Zapraszamy do wspólnego kolędowania ze Skorą. Thank you.
oddanie, wychowanie poza narodem wybranym, poza sporo stawiającego objawieniem. Ludzie ówczesnej nauki, poszukujący prawdy, uciekli. Swą postawą potwierdzają powszechność Bożego objawienia. Monarchowie widzą wielkość dziecięcia, składają mu swe dary, złoto, kadzidło i mirę. I odchodzą przepełnieni nadzieją, nauczeni miłości. Bo to miłość prawdziwa stworzyła z nieba. Miłość, która stworzona człowiek. Od tamtego czasu, aż po dziś, tylko ludzie prości i mądrzy słyszą głos Chrystusa. Tylko ludzie prości i ci, którzy zrozumieli wielkość i słabość nauki, są zdolni pojąć mądrość, miłość i wcielanie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania z góry. Thank you.
Ukrainie.